Dzień dobry Janek, dzień dobry Ania, dzień dobry Olena. Bardzo, bardzo, bardzo ciepłe dzień dobry, piątek mamy. Jak mamy piątek, to już tak w rytmie spokojniejszym, bo doszły do mnie takie głosy, że wczoraj mieliśmy bardzo duże tempo, więc dzisiaj postanowiłem trochę zwolnić, ok? Bo dzisiaj będziemy mieć wolny internet. Haha, ha. Czyli będzie wolno. Dzień dobry. Oj, Maja, dziękuję. Przede wszystkim o czym będzie lekcja? Dobrze, to lekcja przede wszystkim będzie o sieci. O sieciach. O sieciach, z których korzystamy na co dzień. O wielkiej sieci WWW, czyli potocznie nazywanej internetem. Ale macie rację. Prawda jest taka, że specjalistą od sieci jest dzisiaj mój kumpel, mój przyjaciel właściwie, wasz już też powoli przyjaciel tutaj. Wiecie kto, nie? Cześć Stasiu, ponownie. Fajnie, że jesteście, bo skoro są osoby, które były wczoraj, to znaczy, że musimy sobie koniecznie dwie rzeczy wyjaśnić, ok? Dwie rzeczy. Super, Pajączek się bardzo cieszy, bo sponsorem dzisiejszego odcinka jest Pajączek. Otóż to Pajączek, obiecałem to, bo wiecie, co pajączki robią w komputerze, szukają sieci. Słuchajcie. Już, już, tak, ale powitań. Dobra, dwie rzeczy. Kto był wczoraj, niech słucha. Kto nie był, niech też słucha, bo to będą ważne informacje. Pierwsza rzecz, pamiętacie, ile nóg wczoraj policzyliśmy? Pajączkowi, że ile ma nóg? Ktoś pamięta, ile nóg wyliczyliśmy? O właśnie, 7, 6. I wiecie, pajączek wczoraj trochę miał humory, bo okazało się, że nie ma 7 nóg, a ja powiedziałem, że ma 7. Musiałem go trochę przeprosić, że z matematyki to czasem jestem kiepski i nie dopatrzyliśmy tego. Słuchajcie. No, no, no. Zobaczcie. Pajączek to ma. Ojejku, jejku, coś tu się zadziało. Dobra. Pajączek ma. Zobaczmy, ile nóg. Teraz jeszcze raz uważnie. Zobaczcie, ile pajączek ma nóg. O, może na dłoni będzie lepiej. O, widzicie? Dokładnie tak. Pajączek ma 8 nóg, bo ta jedna noga tutaj tak się połączyła i on zrobił taką sztuczkę. Więc pajączek już jest zadowolony, że wiecie, że ma 8 nóg. To jest bardzo ważne, bo 8 bitów to co to jest? Ta-dam! Pajączek jest bardzo bitobajtowy. Ha, ha, ha. Tak, pamiętacie. Pamiętacie, że tak to działa, ale szybko. Ale szybko piszecie. Coś mi się tutaj czat wyłączył. Dobrze, dobrze. Dobra. O, dzięki. 8. Super. Dokładnie tak. Jesteśmy bitowi, ale was dużo, ale piszecie. Dobra, to mamy pierwszą rzecz. Druga rzecz. Czy ktoś pamięta? Pracowaliśmy wczoraj z mnemotechniką i opowiedziałem o pewnej liczbie. To napisałem pewną liczbę, a do niej taką dziwną opowieść. O, brawo, Weronika! Dokładnie tak. Liczba 258. 258. Ktoś pamięta, jaką historię do tej liczby wymyśliliśmy? Ktoś pamięta? Poczekam. Tak, pamiętacie, jaka to była historia, która pomogła nam, że ta liczba nam nie została w pamięci krótkotrwałej, tylko jednak powoli przenosi się do długotrwałej. Okej, okay, to ja wam przypomnę. Ktoś pamięta? Dobra. To dla tych, których nie było, to tylko informuję, że uczyliśmy się zapamiętywania mnemotechnikami. To polega na tym, że sobie pewne rzeczy wyobrażamy, że je wyolbrzymiamy, że są trochę niesamowite po to, żeby mózg zapamiętał. I chcieliśmy zapamiętać liczbę 258, więc wyobraziliśmy sobie, że dwójka to jest łabędź. Piątka to jest piątka, nasza dłoń, a 8 to jest bałwan. A historia była taka, świetnie. O, że coś mam z komputerem? A, bo fajny dowcip, dzięki, że mam coś,
z komputerem, bo pajączek się w sieci wplątał. No czasami, tak, ostatnio miałem problem z komputerem, więc nie wiem skąd to wiesz. Zapytam go potem, czy to prawda. Słuchajcie, i opowieść była taka, że łabędziowi wyrosła dłoń i tą dłonią przywitał się z bałwanem. Coś niesamowitego, nietypowego po to, żeby nasz mózg lepiej to zapamiętał. I udało się, brawo dla Was. Uwaga, dzisiaj 8 żółwików z pajączkiem. Śmiało, a ja też chcę. Żółwik, dobra. To tak, to było na naszym wczorajszym spotkaniu. Fajnie, że pamiętacie, mam nadzieję, że to widzicie, dobra? Okej, no to jak chcemy mówić o sieciach, to taka najprostsza sieć, z której korzystamy, ale sieć technologiczna, to jeszcze nie internet, tylko zaczniemy sobie od sieci telefonicznej, dobra? Że jak Adam chce zadzwonić do Ewy, to musi wykonać, czego potrzebuje ten Adam, żeby zadzwonić do Ewy? To jest pytanie do Was. Czego potrzebuje Adam, żeby zadzwonić do Ewy? O, Adam nie chce. Telefonu, dobra. A jak już ma telefon, dokładnie, to co musi znać, żeby w ogóle zadzwonić do Ewy albo do Igora? I super, potrzebuje numeru. Dokładnie tak, numer jest potrzebny. Jak jest numer potrzebny i zna numer, to wtedy przez centralę, która zarządza tym systemem, może do Ewy się dodzwonić. No to zobaczcie, mamy tutaj dalej wycinek. Mamy Adama, który ma jakiś numer. Mamy Ewę, mamy Agę i Igora. Zadanie numer jeden, bo wiecie, rozgrzewka matematyczna trochę musi być. Chciałbym, żebyście powiedzieli, do kogo dodzwonił Adam. Zadzwonił Adam, a Adam zadzwonił do osoby, której liczby dają większą sumę. Czyli jak je dodacie, to ta wartość jest większa. Do kogo? No. Pająk tutaj. Tutaj oczywiście jest sponsorem, dlatego wszędzie się dzisiaj znajduje. Okej, ciekawe. Tak, moderacja czatu jest włączona, ale ja czytam Wasze informacje. Dokładnie tak. Dobra. 3 plus 2 to jest 5, 7, 10. Dokładnie tak, 20. Mówicie, że o, pięknie już policzyliście. Aga i Igor to jest 5. 15, 17, 18, 24. Czyli do kogo? Mikołaj, już przeczytałem twój dowcip. Już nie pisz tyle, bardzo cię proszę. Dzięki. Okej, słuchajcie. No to. Adam, do kogo się w końcu dodzwonił, co? Bo podajecie różne rzeczy tutaj. Kto to policzył? Szalone liczby. Haha. Dokładnie tak. No, wychodzi na to, że do. Mówicie, że do Agi i Igora. Dobra, to mamy 5, 7, 11, 12, 18, 19. A do Ewy mamy 5, 10, 20. Więc ja myślę, że dodzwonił się jednak do Ewy, bo Ewa to 20. Dokładnie tak. 20. Super, mamy to. Zobaczcie. Czasami jest tak, że mamy, oczywiście mamy więcej ludzi w tym naszym systemie. Więcej ludzi, bo nagle się okazało, że Adam może zadzwonić albo do Ewy, albo do Agi i Igora, ale do Agaty, do Jurka. Dobra. To nie liczymy teraz, tylko zobaczcie. Chciałem Wam coś pokazać. Chciałem Wam coś pokazać teraz. Stanie się coś nagłego. Uwaga! Ciach! Ciach! Co się stało? Jak myślicie? Co się stało? Jeszcze coś się stało. Co to jest? Awaria! Brawo, dokładnie. Mamy awarię. Jak mamy awarię, to czy Adam może się dodzwonić do Jurka? Albo czy Adam może się dodzwonić do Agi i Igora? No nie ma szans, nie może się dodzwonić, bo mamy tutaj taki układ liniowy, że tylko jedna linia od Adama przez centralę prowadzi do Jurka, a druga od Adama przez centralę prowadzi do Agi i Igora. Nie ma szans.
No to teraz, co musielibyśmy zrobić? Jak moglibyśmy to zmienić? Tu pajączek będzie naszym pomocnikiem, żeby Adam mógł się do Jurka dodzwonić. To jest ciekawe. Czy jesteśmy w stanie coś zmienić w konstrukcji tych naszych linii do połączeń, tego naszego systemu? Aha. Naprawić linię. Ok, a bez naprawy linii? Zobaczcie. Możemy, prawda? Wezmę sobie pomarańczową kredkę i patrzcie, co zrobię. Hops. Co ja tu zrobiłem? Hops. Jeszcze zrobię coś takiego. Przekierować. Brawo. Nie wiem, kto to napisał, bo jest was tak dużo, ale dokładnie. Zawsze jest tak, że nie stosuje się tylko jednej możliwości. Tak jak nie ma tylko jednej drogi ze Szczecina do Warszawy, tylko tych dróg jest więcej. Gdyby gdzieś był jakiś wypadek, jakaś awaria właśnie, to wtedy pojedziemy dookoła. I w systemach telefonicznych dokładnie też tak się dzieje. Ok. Zobaczcie, tu jest nasza sieć. W taki sposób, jak robimy więcej dróg, to powstaje nam sieć. Tutaj to jest cały czas nasza sieć telefoniczna. Adam może zadzwonić do Agi i Igora, poruszając się różnymi drogami. Mam nadzieję, że to widzicie. Czyli nie ma tylko jednej drogi, która prowadzi od Adama do Agi i Igora. Nie ma takiej możliwości. Ciach. Ok, może na przykład tędy. Zgadza się? Więc jak jakaś nam tutaj ścieżynka się wyłamie, to nie mamy problemu, bo musiałaby być awaria globalna całej sieci, a to jest w sumie niemożliwe, ponieważ sieć składa się z mniejszych kawałków. I dzięki temu jedna awaria, tam sobie naprawiamy, a ruch przekierowujemy, jak ktoś powiedział. Więc rewelacja, bardzo dobrego słowa ktoś użył. Dziękuję pięknie. Okej, okay. Dobra, no to teraz dla was zadanie. Pozostajemy w tej naszej sieci telefonicznej i chcemy, żeby Adam zadzwonił do Igora i do Agi. Ok? Widzicie, że każda linia naszej sieci ma przypisaną wartość od 1 do 4. Chciałbym, żebyście taką drogę wybrali, żeby ona doprowadziła połączenie do Agi i Igora od Adama i żeby suma wartości poszczególnych długości naszej drogi była jak największa. Dobra? I jak to robimy? Ważne jest, żeby tylko jeden raz poruszać się po jakimś fragmencie. Więc jak już tutaj wyszedłem, to tylko jeden raz mogę się tutaj poruszać ze swoim sygnałem telefonicznym. Dobra? I ciekawy jestem, jaką największą wartość uda Wam się zrobić i jaką ścieżkę wybierzecie. Jeżeli ja bym wybrał ścieżkę, która daje mi 7, wartość 7, to byłaby to ścieżka Adam, potem Jurek, Ewa, Centrala 2 i Aga i Igor. W ten sposób to wygląda. Więc jestem ciekawy, mam bardzo wielką prośbę na czacie. Dawajcie odpowiedzi, nie wrzucajcie 1000 literek. Mówicie, że 10 największa wartość. 15, Emilka, przebiłaś wszystkich. Jestem ciekawy, jaka to droga. Jaka to droga. To bardzo ciekawe. Dam wam trochę czasu, żeby pomyśleć, żeby było też spokojnie dzisiaj, bo już piąteczek, lądowanie przed weekendem. Pomyślmy, jest 15. Jestem ciekawa, Emilka, jaką drogę tam zobaczysz. Nawet wyjmę tutaj twoją odpowiedź, bo na razie to najwięcej. Patrzę sobie. O, nawet to jest 19, 25. O, już sobie robię. Adam, Aga, Centrala 1, Aga, Igor to 17. Sprawdzamy. Adam 2, Aga, Adam do Agaty chyba. Adam, prawda? To jest 6. Potem centrala 1 to jest 9
I super, 8, to jest 17, mamy taką wartość. Rewelacja, brawo dla Ani, 3, świetnie. Czy ktoś ją przebije i zrobi poprawnie? Czekam sobie. Okej, potrzebuję imionami i węzłami, nazwę węzłów. Oprócz liczb, widzę 25, widzę, ale dajcie nazwy węzłów, przez które przechodzimy, tak jak zrobiła to Ania 3. O, pojawiło się. Pojawiło się. Adam, centrala 1, Aga i Igor, to jest 10. Adam, centrala, a spróbujcie więcej. No, śmiało, żeby było więcej węzłów, spróbujcie. 2, Julia 112, to nie to. Dobrze. Raczej 1000 jest najlepsze, no, chyba tyle nie znajdziemy. To ja spróbuję tutaj taką drogę jeszcze znaleźć, okay? Która nam pomoże. Jaki sposób tu znaleźć? 2, 4, 2, 3, 8. Ile to jest? O, tu mam coś, przyszło. Okej, widzę. O, świetnie, już pojawiły się jakieś odpowiedzi. Super, widzę. Jest tego bardzo dużo dzisiaj, ale was po prostu przyszło. Świetnie, bardzo się cieszymy, że jesteście. Powiedzcie mi, siedzicie tam z rodzeństwem może? Albo zapraszacie swoich kolegów, koleżanki ze szkoły? Mam nadzieję, że tak. Jeszcze sobie sprawdzimy tutaj. Ho, ho, ho. Ktoś dał tak dużą odpowiedź. Musimy ją sprawdzić. Mamy to. Dobra, sprawdzamy. Uwaga, mamy tutaj propozycję. Propozycję od Mateusza. Uwaga, Adam. Centrala 1. Adam, ale to nie Adam, bo nie można dwa razy zrobić tej samej linii. To na pewno nie. O, sprawdzamy od Aleksander. Aleksander, co tu mamy? Zobaczmy. Aleksander zaproponował. Co on nam zaproponował? Zaproponował nam Adam, centrala 1, centrala 2, ale to przez Agatę musielibyśmy popłynąć. I Aga i Igor. Okej, musicie być bardzo, bardzo dokładni. Zobaczcie, spokojnie można też zrobić tak, że Adam biegnie sobie do Jurka, potem biegnie sobie od Jurka do Ewy. Od Ewy biegnie do Agaty, od Agaty biegnie do centrali, od centrali biegnie do Agi i Igora. Można sobie szukać różnych rozwiązań, a jeszcze mógłby pobiec zupełnie inny sposób, na przykład od Agaty biegnie sobie tu do centrali pierwszej, potem do trzeciej, potem do czwórki, potem do jedynki. Więc tych możliwości są dziesiątki tak naprawdę. Więc takie zadanie. I to zadanie też pokazuje, jak wiele jest dróg i jaki świetny jest pajączek. Dziękuję bardzo, gratuluję. Fajnie bardzo Wam poszło. No to teraz pora powiedzieć, co to jest internet. I mam nadzieję, że razem z pajączkiem tutaj Was zaskoczymy. Słuchajcie, co to jest internet? O, to ja Wam powiem teraz. Haha. I pajączek też już to sprawdził jako nasz ekspert od sieci. Uwaga, internet to są dwa komputery. No, internet to są dwa komputery. Uwaga, ale żeby mówić, że to jest internet, to te dwa komputery, no tak, co? Wiedziałem, że was to zaskoczy. Że te dwa komputery albo laptopy, albo urządzenia cyfrowe są z sobą połączone. Jak są dwa, to już mamy internet. Okej, świetnie. Odbiorca, nadawca, dokładnie tak, ale jesteście bystrzaki. Świetnie. Wiedziałem, pajączek jest dumny. Tak, dwa komputery, które się z sobą komunikują, przesyłają dane, przesyłają maile. Pomiędzy nimi jest konferencja. To jest internet. Dziękuję. Koniec spotkania. Fajnie. Koniec. Do widzenia. Wszystko internet. To już zostało powiedziane. Rozumiem. Super, Mati rozumie. No. No dobra, słuchajcie. Oczywiście, ale to przecież nie koniec historii. Nie koniec historii, bo to, o czym głównie myślimy i o czym mówimy, że jest internetem, to jest coś zupełnie innego. Nie dwa komputery, ale macie rację. Wymiennie też mówi się, że internet to jest sieć. WWW. WWW. Co to za skrót? Ktoś wie, co to za skrót?
Specjaliści od angielskiego, wiem, że tutaj są. Dajcie znaka, co to jest www. Co to jest www? O, brawo! Ktoś powiedział, dokładnie tak. Ukłony tutaj, piąteczki od pajączka, po prostu macie rację. World Wide Web, czyli sieć. Dokładnie tak. Mamy sieć, która pozwala nam na to, że przeglądamy strony internetowe, że możemy korzystać z różnych serwisów. Świetnie. Tak to działa. I teraz o tej sieci, jak ona działa? No mamy te komputery, całe mnóstwo, miliony komputerów połączonych ze sobą, ale to są końcóweczki, czyli to, na czym my teraz pracujemy. Czy pracujecie na tabletach, czy na smartfonikach jakichś takich, czy na laptopach, czy na komputerach stacjonarnych, to są punkty, z których korzystamy na końcu, czyli jesteśmy na front-endzie tak zwanym. A w środeczku jest coś, co też pomaga, co zarządza tymi danymi, co je przesyła. I to coś się nazywa serwerem. Serwerem to taki specjalny komputer, który został stworzony po to, żeby przyjmować i przesyłać dane, żeby je przechowywać, żebyśmy mogli z nich korzystać. Dokładnie tak jest. I uwaga, uwaga, możemy sobie, to mówię dla młodszych też, którzy nie wiedzą, możecie sobie wyobrazić, że te serwery to są takie wielkie wieżowce, w których jest powierzchnia biurowa, mamy tam różne biura, różne dokumenty i tą powierzchnię się wynajmuje. Ty, a właściwie twoi rodzice, jeżeli nie masz jeszcze tyle lat, żeby móc kupować coś i zawierać takie umowy. Ja, każdy dorosły może kupić sobie miejsce w takim wieżowcu, czyli na serwerze. Ba, może sobie taki wieżowiec, taki komputer, taki serwer postawić w domu i mieć swój serwer po to, żeby udostępniać pewne treści. I to są serwery, właśnie wieżowce, z których korzystamy. Ale uwaga! Pamiętacie, jak bawiliśmy się przez chwilę siecią? O, super! Na serwerach są wielkie dyski twarde, tak, bo tam dane się gromadzi. Dokładnie, jest powierzchnia pamięci, o której wczoraj mówiliśmy. Rewelacja. Uwaga! Pamiętacie, jak byliśmy w sieci? To jak, dlaczego mogliśmy zadzwonić do Ewy? Bo znaliśmy jej numer. A teraz... Jak mamy się dostać? Jak myślicie, jak mamy się dostać do danego pokoju w biurowcu? Czyli do danego miejsca na serwerze? Skąd my to wiemy? Windą. Okej, ale żeby wiedzieć windą, trzeba wiedzieć na które piętro. A żeby wiedzieć jak, to rewelacja, słuchajcie. Adres, dokładnie tak. Mamy adres i nasz adres to cyfrowydialog.pl. Dokładnie tak. I ten adres... To jest adres taki dla nas, dla ludzi, dla użytkowników, a pod spodem jest adres, oczywiście matematyka, pod spodem jest adres IP, który został i tym, żeby tłumaczyć te liczby na adresy, czyli na coś przyjaznego nam jako użytkownikom i tłumaczyć to na coś przyjaznego komputerom, a wiemy, że komputery kochają liczby binarne i oczywiście posługują się nimi i potem potrafią je zamieniać też na nasz tutaj system, taki jak tutaj mamy system IP. Jest coś takiego jak system DNS, są specjalne serwery, system, który zarządza nazwami domen. Domenę też można sobie kupić i wtedy ma się do niej przyporządkowany adres. I w ten sposób można coś takiego... zrobić tutaj. I słuchajcie, mamy adresy i teraz tak jak wam mówiłem, ta sieć pod spodem to jest całe mnóstwo, to was nie zdziwi, jak macie ze mną zajęcia, zero jedynek. W ogóle zera jedynki to chyba jest moja ulubiona liczba na tym spotkaniu, hi, hi, hi. Ale słuchajcie, jak to się dzieje, że jak macie jakiś przyjaciół, rodzinę, na przykład w Ameryce, albo w Kanadzie, albo w Ameryce Południowej, albo w Australii, albo w Japonii, to, że ten internet tam, co on tam dopływa? Jak to się dzieje? No pływa pewnie, nie? Przez ten ocean. W Anglii właśnie. Jak to się dzieje? Że te zero i jedynki tam przebiegają, to wszystko. To wam powiem. Są takie specjalne tutaj
Kable podwodne, jest ich całe mnóstwo i świat jest okablowany i na lądzie, i pod wodą. I tymi kabelkami, po prostu kablami, instalacjami przepływają te rzeczy. Takie cuda. Jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to już Wam daję też link. Będziecie mogli sobie to zachować i zobaczyć, że naprawdę tak jest. Że no, ja też myślę, że nieźle, naprawdę. Rekiny nie dadzą rady tego przegryźć. Jest to zabezpieczone, ale podoba mi się, że myślicie. To jest super, że jesteście, cały czas to wierzę, że jesteście ekipą myślących młodych ludzi. To świetnie. I taka sieć tutaj, widzicie. Pach! Mamy całe mnóstwo ludzi, oni się komunikują ze sobą dzięki serwerom, dzięki temu, że wpisują adresy i mogą te adresy z nich korzystać. I serwery wiedzą dzięki liczbom, my wiemy dzięki ładnym nazwom, jak to działa. Okej, okay. I ostatnie takie mocne pytanie dla Was. Kto jest właścicielem internetu? Kto jest właścicielem internetu? Oto jest pytanie. Jak myślicie, kto jest szefem internetu? Kto rządzi internetem? Kto rządzi tą siecią, znaczy? O to mi chodzi. Nie kto rządzi dwoma komputerami, ale to już wiecie. Jestem ciekawy bardzo. Pajączek! O, świetnie, no nie, pajączek nie. Nie pajączek, nie rybacy. Super, brawo, ktoś napisał. Nikt, dokładnie. Sieć nie ma właściciela. Sieć www nie ma właściciela. Nie ma. To wszystko wydarza się pomiędzy ludźmi, pomiędzy komputerami i nie ma takiego jednego miejsca, z którego jest to zarządzane. Tylko jest to taki system sieciowy. No, naprawdę. Okej, okay, oczywiście. Zarządzają tym administratorzy, ale jak gdyby jako całością. Jakbyśmy sobie wyobrazili, że sieć jest wielkim państwem, to nie ma prezydenta. Nie ma, nie ma, nie ma. Okej. Okay. I jeszcze to, co nam bardzo, bardzo pomaga, są hiperłącza. Hiperłącza, dzięki którym jak coś klikamy, to przenosimy się w jakieś miejsce. Czyli technologia hiperłącz. W Polsce mamy internet od którego roku? To jest pytanie. A ja w tym czasie otworzę aplikację, która pozwoli na to, żebyście widzieli mój ekran, bo oczywiście mam dla Was trochę dobra i smacznych rzeczy, mam nadzieję. 2000 rok tutaj jest opowieść. Okej, okay, 2000, 1664. Ło, ktoś ma wyobraźnię. No nie. W Polsce pojawił się w 1991 na uczelniach, a w 96 Telekomunikacja Polska, była kiedyś taka firma, pozwoliła na to, żeby ludzie przy pomocy modemów, takich urządzeń wydających takie dziwne dźwięki, mogli się łączyć dzięki właśnie sieciom telefonicznym żeby mieli dostęp do internetu. Za chwilkę będziecie widzieć mój ekran. Widzicie mój ekran? Bardzo się cieszę. Ja dzisiaj mam dla Was kilka niespodzianek. Po pierwsze, chciałem Wam pokazać, że jest taka strona, na której można zobaczyć stare wersje internetu. Stare wersje internetu, stare wersje stron internetowych. Wiecie, że kocham Scratcha. No Wy też kochacie kody RG, więc spróbujmy sobie zerknąć, jak wyglądały, kiedy w ogóle powstała strona Scratch Meet Edu, więc wpisuję tutaj jej adres, klikam, wyszukuję ją. Szukamy, szukamy. I zobaczcie, i dzięki temu wykresowi widzę, że strona Scratch Meet Edu powstała w 2006 roku. Zobaczcie, jak długo Scratch jest z nami. Klikam na 2006, pojawia się kalendarz, i na tym kalendarzu mogę sobie znaleźć, o! Listopad 16 o 12:53. Jak wyglądała strona? Ja nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Zobaczcie. A jeszcze wcześniej, 2 tutaj września. Dobra. Klikamy. Czy jesteście na to gotowi? Uwaga, kręci, kręci, kręci. Otwiera. Popatrzcie, tak wyglądała jedna z pierwszych odsłon Scratcha. Zobaczcie, są tutaj tylko hiperlinki. Ha, ha, takie czary. Nie wiem, co wy na to. Takie czary tutaj są po prostu. No,
Ale to nic, zaraz wam pokażę, jak wyglądała kolejna wersja, chyba z 2007 roku. Już sobie skopiowałem link, żeby nam to sprawniej się udało zadziałać, więc od razu wklejam link. Jak macie jakieś serwisy, które was interesują, widzicie, nie, to przejdę sobie, to jest ten sam link, hihi, ale przejdziemy sobie dalej. Do 2007 roku bardzo chciałbym wejść. Ok, a w tym czasie, jak on sobie szuka Scratcha, to ja uruchomię CodeRG też. Jak to wyglądało na początku CodeRG, to mam nadzieję, że jesteście ciekawi, jak wyglądało. Zobaczcie, tu już Scratch w 2007 roku, 15 sierpnia, wyglądał tak. Już widzicie, coś się zaczęło dziać. Nie tylko hiperlinki, ale jakaś grafika. Można wejść sobie tam dalej, można sobie to wszystko poczytać. Dokładnie tak. I czy jesteście gotowi na CodeRG? O, zobaczcie, CodeRG w sierpniu 2000 którego roku? Teraz wam powiem. Ciach, 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 ciach. Dobra, otwieraj się, wejdźmy do góry. Dobrze, tak wyglądało CodeRG. Kiedy to było? Zaraz się dowiemy. To jedna z pierwszych odsłon. Tylko linki. Nie było niczego, jak widzicie. Tutaj oprócz linków wchodzimy. Nic nie widzicie? O, zacina się obraz. A, laguje. No widzicie? Znaczy, że jakieś serwery ze mną nie rozmawiają. Albo po prostu. Nie, pajączek jest tutaj. On niczego nie narozrabiał. Dobra. Są też stare gry. Dokładnie tak. I będzie też taki webinar w maju, bo planujemy już maj, gdzie będzie. Ja wyłączę współdzielenie ekranu i spróbujemy jeszcze raz. Ok? Czekajcie chwilkę. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Ok. No, coś dzisiaj podpadłem internetowi. To się zdarza. Wy też tak pewnie czasem macie, prawda? Że takie rzeczy się dzieją. Więc jeszcze raz dam wam linki do CodeRG i Scratcha w tym czasie starego. Proszę bardzo, starej wersji. A ja spróbuję się połączyć jeszcze raz. Tak, teraz to, że w taki sposób to się dzieje, to też jest świat internetu. Próbujemy się skomunikować z serwerem poprzez usługę udostępniania ekranu. I okazuje się, że albo jakaś przepustowość, albo za dużo zapytań w jednym momencie i zaczynają się trudności z komunikacją. W tym czasie, jak udostępnię ekran, jeśli się to uda jeszcze raz zrobić, to żeby trochę pomóc internetowi, ja wyłączę kamerę, żeby tej kamery nie było. Żeby mnie nie było widać, dzięki czemu trochę odciążę łącze. Spróbujmy. Kręci się ładnie. Mam nadzieję, że za chwilę będzie. Już odciążyłem łącze. Jest. Łącze odciążone. Widzicie mój ekran. Jasne. Dobra. Patrzę, co tu się dzieje. Ok. Zobaczcie. Jak macie jakieś ulubione strony, to też oczywiście możecie sobie to sprawdzić w internecie przy pomocy tej strony, jak to wyglądało. Ja jeszcze wejdę sobie w CodeRG jeszcze raz, żebyście zobaczyli, kiedy to powstało, jak to wyglądało. O, zobaczcie, pierwsza, uwaga, rejestracja domeny była w 97, ale to jeszcze nie było to CodeRG, ktoś inny był właścicielem. I dopiero tutaj, w 2011, to jest ta strona, którą wam pokazałem przed chwilą, czyli te linki. Ale w 2012 już coś zaczęło się dziać. Zajrzyjmy sobie w kalendarz. Ok, zaznaczony jest tutaj luty 6:37. Zobaczmy o 6:37, jak wyglądało to 29 lutego chyba. Dobrze czytałem. Mam nadzieję, że dobrze. O, widzicie? Nie przerzuciło mnie już teraz. Widocznie jest jakieś puste okno. Spróbujmy jeszcze raz znaleźć coś, na przykład 2013, już będzie bliżej. OK, klikam 4 marca. Nawet jest więcej godzin, bo im bliżej naszych czasów, tym więcej jest kopii zgromadzonych.
ale jak macie jakąś swoją ulubioną stronę, to możecie w taki sposób sprawdzić, jak ona wyglądała. No, jestem w ogóle ciekawy, bo nie wiem, zastanawiałem się nad tym, czy was interesuje coś takiego, jak zrobić prostą stronę? Jak to działa, że te linki działają? Może mi tam napiszecie na czacie. To tak z ciekawości, bo jesteście z pierwszej, trzeciej klasy. Ciekawe, czy was to interesowało. I tak wyglądała pierwsza strona. Też początek 2013 roku, marzec, koło RG. Możecie sobie tak sprawdzić każdą stronę, która jest. Dobra, to mamy tą, że tak powiem, zwiedzanie archiwów. Gdybyście chcieli wiedzieć, jak działa www, jak to jest z tymi biurowcami, to też daję wam link do świetnego filmu, który ma napisy w języku polskim i tam wszystko też bardzo prosty sposób, jak kogoś to interesuje, chce wiedzieć więcej, to jest to tam wytłumaczone, dobra? I teraz słuchajcie, ponieważ wiem też, że są z nami młodsi, starsi, to jeszcze przygotowałem dla was klasyka, kilka linków. Pierwszy link. To jest też taki link trochę jeszcze nawiązujący do sieci, do tego, co robiliśmy z poszukiwaniem dróg. Dokładnie tak. Chciałbym, no, zacznij działać. Ciach, ciach, ciach. Zezwalamy. Już się uruchomi. Zobaczcie, to też jest takie sieciowe. A, pewnie chcielibyście adres. Domyślam się. Proszę bardzo. To adres dla was. OK, to jest adres dla was. Mamy tu adresik zrobiony, dobrze, klikamy i mamy start game. Start game, mamy tu jedynkę, otwieram jedynkę. Co się dzieje? Zobaczcie, to jest trochę odwrotność tego zadania, którą robiliście ze mną przy telefonie, przy dzwonieniu do Edy. Jeszcze sprawdzę, czy jesteście, że wszystko się zgadza, widzicie mnie. OK. Niektórzy mówią, że mają tutaj problem, niektórzy, że w porządku. OK. Widzicie? Czy widać ekran? Zacina się trochę dzisiaj. OK, jest. Część ma, część nie. Dobra, to lecimy dalej. Dałem wam też link do gry. Zobaczcie, jak mam tutaj w tej sieci połączeń dróg, mamy tutaj Ludka, to będziemy musieli mu powiedzieć, słuchaj, a ty masz zrobić trzy ruchy. Jeden, drugi, trzeci i przenieść go tu, a dwójeczkę przynieść w taki sposób, żeby pokonał tylko dwie ścieżki, dwa odcinki. Dobra, lećmy sobie. Jedyneczka. W ten sposób to działa. Więc klikacie sobie na trójkę. Ona jest aktywna. Mamy to. I jak sobie klikacie, to klikacie jeden, dwa i trzy. I dotarł tutaj. A dwójeczkę od razu tu. Ciach, wrzucam sobie, pięknie, dwójeczka i do domu, jest, a jedyneczka, bo jeden krok tylko, jeden, świetnie, mamy to zrobione, następny poziom i będzie to coraz trudniejsze, coraz więcej różnych tutaj złożonych obliczeń i kombinacji też, jak to w sieci, więc będziecie mieli to do zrobienia. Wiem też, że są młodsi, więc dla młodszych też dzisiaj robiliśmy coś podobnego na świętach, ale to jest nie świąteczne, tylko takie ogólne. Gdyby młodsi chcieli, to też pomyślałem, że z sieciowaniem trochę łączą nam się łączenie kropek i tworzenie z nich różnych elementów, więc tego jeszcze wam nie pokazywałem. O tyle jest to fajne, że w zależności od tego, czy macie 6 lat, czy macie 9, możecie wybrać sobie zakres liczby w tym zadaniu. Więc otwiera się play i wybieracie sobie, czy chcecie od 1 do 10, czy od 81 do 100, to różnie, więc klikam sobie od 11 do 100 i wy wiecie, co to jest, prawda? Jak połączycie ze sobą ścieżeczki, to po prostu powstanie to, co pewnie teraz piszecie wszyscy, że to jest oczywiście głowa. No wiadomo, nie? Hehe, jak zwykle czerwony nos, którego nie widzicie, bo włączyłem kamerę, więc to nie jest głowa, to nie wiem. Wiem. To nie głowa, bo to przecież jest to jest rakieta. Więc taka prosta tutaj aktywność. Ale słuchajcie, ponieważ gdybyście chcieli pisać strony internetowe, to trzeba pisać bardzo dużo kodu, HTML, to na początek, potem jeszcze CSS, Java i różne skrypty i różne tam historie, to dobrze,
A wy bardzo szybko piszecie na czacie, więc myślę, że zadania, które teraz dla was przygotowałem, które będą doskonalić wasze umiejętności pisania na klawiaturze, wam się przydadzą. Więc dobrze, zerknę do was tylko. Ok, klikam dla was link. O, znowu nam się tutaj internet zaciął. Ojojoj, dobra, to wracam już do was. Dzisiaj funkcja dzielenia ekranu w ogóle się nie udała aż tak bardzo. To dziękuję za cierpliwość. Już do was wracam też swoim wyglądem. Okej. Słuchajcie, daję wam teraz świetne linki, trzy na to, żeby poćwiczyć sobie pisanie na klawiaturze. Okej. Zobaczcie, pierwszy. To będą wyścigi samochodami. Te samochody będą miały różne nazwy. Te nazwy będą składały się z trzech, czterech liter. I musicie zdążyć te trzy, cztery litery, że tak powiem, na klawiaturze opanować i je napisać. Dzięki temu przechodzicie dalej. To jest jedna tutaj z aktywności. Kolejna z aktywności to jest, będą pojawiały się rakiety. I to jest prostsze, bo na każdej rakiecie, nie na darmo mieliśmy rakietę w korbki, na każdej rakiecie pojawi się literka. I na tej literce będziecie mieli jakąś literkę. Na tej rakiecie będziecie mieć jakąś literkę. Jak klikniecie, to ta rakieta okaże się, że jest fajerwerkiem i zrobicie fajerwerki. Ale jest rzecz, która najbardziej mi się podoba i to jest trzecia dla was specjalnie tutaj taka aktywność, którą mam. Uwaga. ABCY. I mamy inwazję obcych. Uwaga. Wy chronicie planetę. I każdy obcy też ma jakąś ciąg jakichś liter, który trzeba szybko wyklikać na klawiaturze. W ten sposób też ćwiczycie szybkość pisania, opanowanie. I pamiętajcie, nie piszcie tak palcami. Tylko starajcie się używać pozostałych paluszków, tak jak pajączek używa 8 nóżek, żeby się poruszać i żeby tkać. Co tka? Sieci tka. Dokładnie tak. Więc spróbujcie coś takiego zrobić. Dobra. Okej, więc dużo, dużo tutaj rozgrzewki dla was. Dokładnie, zbliżamy się już do końca, ale jeszcze pytanie, na które nie udzieliliście odpowiedzi, czy chcielibyście dowiedzieć się, jak stworzyć bardzo prostą stronkę internetową? To jest pytanie do was. W notatniku. Pewnie macie notatnik, bo Windowsa macie pewnie, jak nie macie jakiegoś Maca, więc program do notatników umiecie obsługiwać, prawda? Potraficie. To dobrze, to się zastanowię, czy jeszcze wam tego jakoś nie pokazać. Oczywiście życzymy wam razem z pajączkiem cudnego, dobrego czasu. Czasu weekendowego. Odpocznijcie, łapcie oddech, dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi. Widzę, że już się wszyscy świetnie znamy i dokładnie tak my się tutaj jedyneczkami pozdrawiamy. Więc wiecie, pamiętajcie, że internet, jak chcecie kogoś zdziwić, zaskoczyć, to są dwa połączone ze sobą komputery. Haha. Tak, bo mało osób w ten sposób do tego podchodzi. No, do widzonka. Takie historie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że widzimy się jeszcze w przyszłym tygodniu, w kwietniu. Cały czas ja też będę, ale będą też inni. Zapraszamy Was na 10, na super w ogóle momenty z lekturami. Zapraszamy na 11:30 na różne odkrycia technologiczne i inne. Mamy już też, przygotowujemy się do maja. Jeszcze nie zdradzamy wszystkiego, a co? Ale naprawdę będzie się działo. Serduszka dla was. Dziękuję pięknie. To był dobry czas. No, tak. Tak, to jest codziennie. A skąd wy w ogóle jesteście? To też ciekawe, z jakiej miejscowości. To jest codziennie. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Sobotę, niedzielę odpoczywamy. A poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, jak najbardziej, cyfrowydialog.pl, tam znajdziecie naszą rozkład jazdy.